Rozdział szósty. Tchórzliwy lew. Dorotka i jej towarzysze cały czas szli przez gęsty las. Droga nadal wybrukowana była żółtą kostką, ale teraz pokrywały ją zeschłe gałęzie i liście, które opadły z drzew. Marsz był więc bardzo utrudniony. W tej części lasu niewiele spotykało się ptaków, bo kochają one otwarte, pełne słońca przestrzenie. Chwilami jednak z oddali dochodziły pomruki jakiegoś ukrytego wśród drzew dzikiego zwierzęcia. Dźwięki te przyprawiały dziewczynkę o przyspieszone bicie serca, gdyż nie wiedziała, jakie stworzenie je wydaje. Ale Toto dobrze wiedział i szedł przy nodze swej pani. Nie odważył się też szczeknąć w odpowiedzi. Kiedy w końcu wyjdziemy z tego lasu? Spytała Dorotka blaszanego drwala. Nie wiem, odpowiedział, bo jeszcze nigdy nie odwiedziłem szmaragdowego miasta. Ale gdy byłem małym chłopcem, mój ojciec poszedł tam kiedyś i opowiadał potem, że bardzo długo wędrował przez niebezpieczną krainę. Choć okolica, gdzie leży samo miasto Oza, jest przepiękna. Nie boję się jednak niczego, dopóki mam swoją puszkę z oliwą. Strachowi na wróble też nic nie grozi, a ty nosisz na czole znak pocałunku dobrej czarownicy, który ochroni cię od złego. A Toto? Spytała z niepokojem dziewczynka. Co jego ochroni? Jak wpadnie w tarapaty, sami będziemy musieli go bronić, odparł drwal. W momencie, kiedy to powiedział, z lasu dobiegł potworny ryk i na drogę wyskoczył ogromny lew. Jednym uderzeniem łapy sprawił, że strach wirując zatoczył się na skraj drogi, a potem uderzył ostrymi pazurami drwala. Ale ku zdumieniu lwa drwal wprawdzie upadł i leżał nieruchomo na ziemi, blacha pozostała jednak nienaruszona. Mały Toto, który musiał sam zmierzyć się z przeciwnikiem, przyskoczył do niego szczekając, a wielka bestia już otwierała paszczę, by ugryźć pieska. Szczęściem Dorotka w lęku o życie mojego przyjaciela, nie zważając na niebezpieczeństwo, rzuciła się naprzód i z całej siły trzepnęła lwa w nos z okrzykiem. Ani się waż! Gryźć Tota. Powinieneś się wstydzić, żeby taki wielki zwierzak gryzł biednego małego pieseczka. Wcale go nie gryzłem, powiedział lew, pocierając łapą uderzone miejsce. Nie, ale próbowałeś, odparowała. Ale z ciebie tchórz. Wiem, zgodził się lew, zwieszając ze wstydem głowę. Wiem to od dawna, ale co mam poradzić? Ja na pewno ci tego nie powiem. Pomyśleć tylko, uderzyłeś naszego biednego stracha, a on przecież jest wypchany. Wypchany? Zdumiał się lew, patrząc, jak dziewczynka podnosi stracha i stawia na nogi, uklepując, żeby nadać mu zwykły kształt. Pewnie, że tak, odpowiedziała wciąż jeszcze zła. To dlatego prawie przefrunął przez drogę, zauważył lew. Zdziwiło mnie, że tak wiruje. Ten drugi też jest wypchany? Nie. On jest z blachy, odparła Dorotka i pomogła drwalowi wstać na nogi. To dlatego mało nie stępiłem sobie pazurów, rzekł lew, kiedy zazgrzytało blachę, aż mi dreszcz przebiegł po krzyżu. A co to za małe zwierzę, dla którego masz tyle czułości? Mój pies, Toto, odpowiedziała dziewczynka. Zrobiony z blachy czy wypchany? Spytał lew. Ani jedno, ani drugie. Jest z... no wiesz... z mięsa. Aha. Dziwne z niego stworzenie. Teraz, kiedy na niego patrzę, wydaje się jakiś taki mały. Nikomu nie przyszłoby do głowy gryźć czegoś tak malutkiego. Rzecz jasna, nikomu poza takim tchórzem jak ja, ciągnął smutno lew. Dlaczego jesteś tchórzem? Spytała Dorotka, patrząc ze zdziwieniem na olbrzymią bestię. Lew był wielkości niedużego konia. To jest właśnie przedziwne, odparł lew. Myślę, że taki już się urodziłem. Naturalnie wszystkie stworzenia w lesie spodziewają się po mnie odwagi, bo lew wszędzie jest uważany za króla zwierząt. Zauważyłem, że jeśli zaryczę bardzo głośno, wszystko, co żyje, umyka w strasznym popłochu. Zawsze, kiedy spotykam człowieka, okropnie się boję, ale wystarczy tylko ryknąć i zaraz ucieka, ile sił w nogach. Gdyby słonie, tygrysy i niedźwiedzie choć raz spróbowały ze mną walczyć, sam bym uciekł. Takim jestem tchórzem. Ale one, gdy tylko usłyszą mój ryk, starają się trzymać z daleka, a ja oczywiście wcale się temu nie sprzeciwiam.
Ale tak nie powinno być. Król zwierząt nie może być tchórzem, powiedział strach. Wiem, odparł lew, ocierając łzę końcem ogona. To bardzo przykre i naprawdę trudno mi z tym żyć. Ale kiedy tylko pojawia się niebezpieczeństwo, serce bije mi tak szybko. Może jesteś chory na serce, zasugerował blaszany drwal. Możliwe, odrzekł lew. Jeśli tak, powiedział drwal, powinieneś się cieszyć, bo to oznacza, że masz serce. Jeśli o mnie chodzi, ja go nie posiadam, więc nie mogę też mieć jego choroby. Może, powiedział z namysłem lew, gdybym nie miał serca, nie byłbym tchórzem. A rozum masz? Chciał wiedzieć strach na wróble. Chyba tak. Nigdy nie sprawdzałem, odparł lew. Ja idę poprosić Wielkiego Oza, żeby dał mi trochę rozumu, wyjaśnił strach. Widzisz, moja głowa jest wypchana słomą. A ja poproszę, żeby podarował mi serce, rzekł drwal. A ja chciałabym, żeby odesłał mnie z totem do Kansas, dodała Dorotka. Czy myślicie, że Oz mógłby dać mi odwagę? Spytał tchórzliwy lew. Byłoby to równie proste, jak ofiarowanie mi rozumu, odparł strach na wróble. Albo mnie serca, dodał blaszany drwal. Albo odesłanie mnie do Kansas, rzekła Dorotka. Więc jeśli nie macie nic przeciwko temu, pójdę z wami, powiedział lew. Moje życie jest po prostu nie do wytrzymania bez odrobiny odwagi. Zapraszamy, rzekła uprzejmie Dorotka. Bardzo nam się też przydasz, bo będziesz odstraszać inne dzikie zwierzęta. Wygląda na to, że są chyba jeszcze bardziej strachliwe niż ty, skoro tak łatwo dają się wystraszyć. Rzeczywiście, zgodził się lew, ale to wcale nie dodaje mi odwagi. A dopóki sam uważam się za strachajłę, nie mogę być szczęśliwy. Towarzystwo znów wyruszyło więc w drogę, lew kroczył dostojnie u boku Dorotki. Początkowo Toto nie aprobował nowego towarzysza, nie mogąc zapomnieć, że mało brakowało, a zostałby zmiażdżony w jego potężnych szczękach. Ale po pewnym czasie przestał się dąsać i bardzo zaprzyjaźnił się z tchórzliwym lwem. Tego dnia wędrówki nie zakłóciła już żadna przygoda. Raz tylko blaszany drwal nadepnął na pełzącego drogą żuka i zabił nieszczęsne stworzonko. Bardzo go to zasmuciło. Starał się nigdy nie skrzywdzić nikogo. Idąc dalej, popłakiwał ze smutku i żalu, a łzy powoli spływały po twarzy i po zawiasach szczęki, które rzecz jasna zaczęły rdzewieć. Kiedy Dorotka zwróciła się do drwala z jakimś pytaniem, nie mógł otworzyć ust, bo z powodu rdzy dostał szczękościsku. Bardzo się przeraził i na migi próbował prosić dziewczynkę, by go ratowała, ale ona nie wiedziała, o co chodzi. Lew też nic z tego nie rozumiał. Ale strach na wróble wyjął z koszyka Dorotki puszkę z oliwą i naoliwił szczęki drwala tak, że po paru chwilach mógł mówić równie dobrze jak przedtem. To dla mnie nauczka, powiedział, żeby patrzeć pod nogi, bo jeśli zabije jeszcze jednego żuka czy innego owada, na pewno znów się rozpłacze, a od płaczu rdzewieją mi zawiasy, więc znowu nie mógłbym mówić. Odtąd szedł bardzo uważnie, cały czas patrząc pod nogi i kiedy tylko zauważył posuwającą się z mozołem malutką mrówkę, robił duży krok ponad nią, by nie zrobić jej krzywdy. Blaszany drwal dobrze wiedział, że nie ma serca i dlatego bardzo się starał nigdy nie być dla nikogo okrutny ani nieprzyjemny. Wy, ludzie z sercem, mawiał, macie czym się kierować, więc możecie uniknąć różnych błędów. Ja jednak, ponieważ nie mam serca, muszę bardzo uważać. Kiedy Oz mi je podaruje, nie będę aż tak bardzo się tym wszystkim przejmował.